Broken Mate Radio. Broken Mate Radio. Broken Mate Radio. Broken Mate Radio. Marca 2024 roku, sobota, godzina 20:01. Dzisiaj mamy Broken Minds on Tour. Tak jest, słuchajcie, wczoraj byliśmy w Łodzi, a dzisiaj jesteśmy w okolicach Płocka. Tak jest. I jesteśmy właśnie tutaj u naszego kolegi drogiego Piotrka. Siemanko wszystkim. Witamy cię serdecznie. Opowiadaj, jak ci się żyje pod Płockiem. Tak jest. Bardzo dobrze, bardzo spokojnie. Można tworzyć muzykę, kiedy jest taki spokój właśnie. Aha. No właśnie, bo Piotrek też jest tutaj znany jako... Właśnie jak się czyta ksywkę? Czy Zeu 5, czy Zeus? Zeus. Czyli to jest Zeus. Właśnie tak mi się wydawało, tak, właśnie, że chodziło to właśnie o Zeusa, tylko że dla takiej awangardy trochę rozumiem. Troszeczkę tak. Przerobiłeś troszeczkę to na piątkę, a jednak jest to Zeus. No i Piotrek właśnie jest producentem właśnie i też właśnie produkuje muzykę właśnie w takim stylu, w jakim dzisiaj go też usłyszymy, czyli... Właśnie. Czyli dub techno. Czyli dub techno, tak. Dub techno będą... Będzie różnie dzisiaj troszeczkę. Trochę techno. Troszeczkę house'owo polecimy, troszeczkę techno, dub techno. Aha. No i ekstra. I zobaczymy, co tam będzie dalej. Co się potoczy. A skąd pomysł na ksywkę? Wiesz co, to było tak, że kiedyś słuchałem dużo hip-hopu, było, czyli paktofoniki chociażby, i był taki kawałek Jestem Bogiem. Tak jest, no klasyka, tak, klasyka. Dokładnie. No i to było tak, że wtedy akurat przerabialiśmy szkołę mitologię grecką. Okay. I tak mi się ten Zeus spodobał, mm-hmm, że sobie postanowiłem taki pseudonim nadać. Aha. Ekstra. Spoko. Czyli w ogóle kiedy zainteresowałeś się, czyli na początku interesowałeś się hip-hopem? Tak, dokładnie było. I jak, no może jak to, właśnie... Jak to się potoczyło? Tak, bo jak to jest się ciekawe, potoczyło, no, ale od samego początku. Dobra, od samego początku. Powiedzieć. Tak, tak, bo jesteśmy no bardzo to było ciekawi. To tak, że... Byłem u swoich dziadków w Płocku, tam była telewizja kablowa, była Viva, MTV i tak dalej. Tak jest, więc było to. Jako, że tego tutaj na wsi nie było, no to więc tam mogłem sobie posłuchać muzyki i trafiłem właśnie na hip-hop. Okej. Jakąś rap kanciapę czy coś takiego? Znaczy, to były akurat teledyski. To teledyski, okej. Okay. Z tego co pamiętam, to chyba była Paya, nie pamiętam dokładnie. No ale wiem, że właśnie w tych teledyskach zobaczyłem DJ-ów, którzy skreczują i robią fajne rzeczy z płytami. A że płyty winylowe już znałem, bo miałem za dzieciaka wieżę z gramofonem. I trochę bajek, trochę takiej starszej muzyki, więc... O, to od razu jestem ciekawa, jakie bajki miałeś. To było Szewczyk Dratewka. Miałam. Co jeszcze? Momencik sobie muszę przypomnieć, no nie? Mhm. Ja pamiętam, że miałam Pimpusia Sadełko. To była taka bajka o kotku. I miałam też Alicję w Krainie Czarów. Była. Małe WW. To były piosenki. Tego Szewczyka Dratewkę pamiętam też, że było i chyba nawet właśnie na tej płycie to po jednej stronie był Alicja Szewczyk Dratewka. Przepraszam, już to ściszam. Zgadza się, potwierdzam. Ja właśnie się zorientowałem, słuchajcie, że nie podmieniłem tytułu streamu. Okej. Okay. Także jest, ale już jest zmiana. To te, tak, jest, okay. To, jest to zrobione, także... Także już jesteśmy, jedziemy. Wiem, jeszcze Króla Bula. Nie wiem, czy kojarzysz. Nie, nie kojarzę, akurat tego. Kurde, nie kojarzę. Świetna bajka. Król Ból i co tam jeszcze było? A ty pamiętasz jeszcze, co miałeś? Plastusiowy pamiętnik. Tak, oczywiście, plastusiowy pamiętnik było, no. Tak. A przygody Smoga, tego telesfora?
Tego nie miałam, nie. Tego nie. Ale na przykład tego pana TikToka. Nie, pana TikToka. Pana TikToka. Pana TikToka. Co? Co ja mówię? Tak, tak, pan TikTok. Tak, pan TikTok był. No. Dobra, czyli jednak dobrze powiedziałam. Pana TikToka. Jakoś dziwnie to brzmi, bo te cukierki to są też TikToki, no nie? Te małe. Tak jest. Tak. No dobra, teraz to dziwnie brzmi ze względu na to. No ale wtedy nie było tych cukierków. No nie było. Nie było. No to to pamiętam. Jakieś jeszcze pamiętasz bajki? Kurczę, umknęło mi. Nie, ja też teraz sobie nie przypomnę. No mniejsza z tym. No dobrze, wróćmy tak, do tematu. Tak, tak, no dokładnie, dokładnie. Ale to dalej było tak właśnie, że jak zobaczyłem te teledyski, jak zobaczyłem, jak ci DJ-e skreczują, no to pomyślałem, że fajnie by było też coś takiego robić. Później natknąłem się na audycję Club Rotation. O, to było u mnie podobnie też. Club Rotation też był w mojej historii, też była taka akcja właśnie, że z tym Club Rotation i też właśnie, no ale mów, no. sorry, przepraszam cię. No. Ale to było tak właśnie, że na tej Club Rotation pamiętam, że była relacja z Mayday. I był tam urywek, jakiś fragment kilkunastominutowy z seta Moniki Cruz. Więc tak się zajawiłem na tym. Aha, wiesz, te światła, lasery, muzyka, ludzie tańczący. I to tak mnie, że tak powiem, wrzuciło na tory muzyki elektronicznej. No wtedy tak nie było tego dużo, nie miałem też internetu. Więcej. No wtedy to w ogóle chyba mało kto miał internet tak. Jeszcze wtedy, no nie? No to było tak właśnie, że jak zobaczyłem, no to chciałem jednak grać muzykę klubową. Później jeszcze na kilka audycji trafiłem, gdzie właśnie były jakieś tam relacje z różnych tam festiwali. To raz, a dwa. Jak już dalej szedłem w edukacji szkolnej, no to pojawiło się takie coś jak Electro House. A jak trafiłeś? Jak poszedłem do gimnazjum, to koledzy mieli składanki. O! No. Z Energy 2000 okay. Chociażby. Czyli taka typowe. Takie wiesz. Aha. Umce, takie. Tak. No tak, no i to właśnie się gdzieś tam potem ci... Tak, później było tak, że w liceum trafiłem na kolegę, który akurat miał własny sprzęt i na dyskotece szkolnej pozwolił mi zagrać. O, nieźle. O, no nieźle. I był trochę było, ludzie trochę patrzyli z niedowierzaniem, podejrzewam, nie? I nie? Tak, i nie. Część się bawiła, część tak trochę patrzyła. Aha, że to jest jednak możliwe. Tak. I dla mnie, Piotrku, powiem ci od razu, jesteś takim symbolem człowieka, który po prostu przeciwstawił się swojemu, że tak powiem, losowi, wywalczył to, co jest, to, co chce i działa. I to jest dla mnie, powiem ci, coś naprawdę nieocenionego. Naprawdę jest to mega szacun. Zresztą będziemy jeszcze o tym gadać. I co? Wtedy potem dyskoteki, a jak się w ogóle zaczęło, że właśnie wiesz, zacząłeś kupować winyle, czy tak, nie, że to akurat jeszcze najpierw, nie, najpierw zacząłem w ogóle od CD. Aha. Właśnie po tej dyskotece, kilka miesięcy później, miałem już trochę uzbieranych swoich pieniędzy, trochę rodzice wspomogli i kupiłem sobie pierwsze odtwarzacze i mikser. Aha. I to były Gemini'e podwójne. Gemini? Tak, Gemini. Podwójne odtwarzacze, takie wiesz, dwa w jednym. Aha. Złożone. No i tak przez około dwa lata się uczyłem. Później wrzuciłem swój pierwszy filmik na YouTube. Wcześniej wrzucałem te sety audio na fora. Aha. Różne. No i tak w 2010 roku wrzuciłem swój pierwszy filmik na YouTube, że też wrzuciłem to też na fora, gdzie mnie odkrył chłopak z Płocka i powiedział: fajnie grasz, spoko, chcę cię na imprezę. Super. No i wtedy pierwszy raz zagrałem
w lokalu. Aha. W Płocku. W Płocku. Aha. Gdzie to był, co za lokal? Już go nie ma, teraz już nie istnieje. On się nazywał Paploch. 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 A! Paploch. Dobry, no, dobry. Spoko, spoko. No tak, takie miejsca też, generalnie w ogóle też miejsca takie są, w, że właśnie w miarę lat to się gdzieś tam rozmywa, bo potem ja to pamiętam jeszcze, nie pamiętam dokładnie, kiedy my się poznaliśmy, bo to na pewno ja było... Ja pamiętam dokładnie, właśnie, kiedy my się poznaliśmy. No. Właśnie na, podczas Audio River na ogródku. Na tak, Bass River, ale my się wcześniej znaliśmy. Tak, my wcześniej rozmawialiśmy przez. Rozmawialiśmy wcześniej przez internet. Przez internet. No tak, i ja mówię, ale właśnie. Ale cztery oczy poznaliśmy się. Tak, tak, pierwszy raz osobiście poznaliśmy się, bo grałeś wtedy w audiobarze. Tak. W Płocku podczas Audio River, tak? No. Tak, ale do tego zaraz dojdziemy, tak, mam nadzieję, jak tak, do tego doszło. I jak ta pierwsza impreza? No spoko, to było takie, to właśnie takie brzmienia a la Electro House właśnie takie, to nie było jakieś typowo undergroundowe. To bardziej taka, można powiedzieć, komercyjna impreza, no nie? Mhm. Ale już potem, kiedy mi się gusta wyrabiały, no tak, zmieniały, bo się, bo to z czasem szło właśnie w kierunku elektroniki, bo już wtedy był internet, było wszystko, więc człowiek odkrywał, no nie, poszczególne gatunki. Aha. A na tej pierwszej imprezie stresik trochę był? Był. Był. Jakieś konie poszły? Raz czy dwa, czy a, trzy. To... No, jakieś tam konie były, ale nie było ich za dużo. No wiadomo, no wyćwiczone. No a to jeszcze było, pamiętam, to było CDJ 100. Pioniera. A, CDJ 100, no klasyka gatunku, klasyka, bo to kiedyś nie, na tym się śmieją, że wszyscy na tym kiedyś grali, no bo nie było innych sprzętów i zresztą były bardzo drogie i rzeczywiście to było w czasach, kiedy dominowała płyta winylowa, a dopiero wchodziły. Znaczy to było już 2010, to już wiesz, to już było ten, były CDJ, ale wiesz, ale akurat no, takim sprzętem dysponowali. Tak, 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 bo to były takie czasy jeszcze dokładnie, no. I potem co? No i potem było tak, że może nie wygrałem, tylko dostałem się do półfinału jednego z konkursów. Mm-hmm. I ten półfinał był organizowany u nas w Płocku. Okej. Okay. To ładnie się wszystko złożyło. No, dokładnie. Z perspektywy czasu no, tak właśnie pomyślałem, że tak się ładnie to wszystko układało. Tak, tak, no. Do finału się nie dostałem, ale poznałem kilka osób, które później dały mi zagrać w kolejnych super miesiącach. Też w Płocku? Też w Płocku, bo przeważnie tak grałem, no i grałem w Płocku. Mhm. Ale też oczywiście w innych miejscach również, ale za chwilę no, o tym opowiem. Dobrze. No więc tak. Później oczywiście były kolejne imprezy, kolejnych ludzi poznawałem. Poznałem mojego kolegę Kubę, którego serdecznie pozdrawiam. My również pozdrawiamy. Jeszcze wtedy był jako De La Playa, dzisiaj jest jako Widno. Okay. No i tak pogadaliśmy trochę. No i chciałem zagrać, bo wtedy pamiętam, że później organizował imprezę z Piotrkiem Bejnerem. No i chciałem zagrać, ale że jakoś tak nie wyszło, więc później Kuba stwierdził, że zrobi imprezę z cyklu Przegląd, gdzie będą grali ci tacy młodzi wilcy w nawiasie, powiedzmy. No i właśnie zaprosił mnie, Piotrka Bejnera. No i z Piotrkiem Bejnerem pogadaliśmy trochę. Ja wtedy zagrałem swój pierwszy publiczny live act. Aha, bo to już wtedy z maszynek. Tak, tak, już wtedy takie, no można powiedzieć, pierwsze kroki grając maszynek stawiałem, no nie? Aha. A skąd pomysł, wiesz, na maszynki? To właśnie wynikło z produkcji, z tego, że sam chciałem produkować swoją muzykę, no nie? Aha. No i zobaczyłem też, jak ludzie grają właśnie, jak to może być twórcze, kreatywne. Inne niż granie z winyli, czy z granie z CD-ów. Po prostu DJ setów, no nie? Jest to bardziej kreatywne, bardziej twórcze, bardziej zajmujące. Bo to też trzeba poświęcić na to trochę czasu, no, żeby zdecydowanie przygotować taki live. No, no, rzeczywiście, granie w maszynek jest taką rzeczą, która
jest to pewien level, gdzieś tam trzeba go osiągnąć i na przykład dla mnie osobiście właśnie nigdy jakoś granie z maszynek nie udało mi się tego gdzieś tam na tyle w to wejść, żeby to gdzieś pociągnąć ten temat. I rzeczywiście to jest tak, trzeba się w to wgryźć, nie? Dokładnie. No ja tam trochę też patrzyłam, ale jednak mam za dużo pasji, które już mam trochę bardziej rozwinięte, żebym miała w to wchodzić teraz, bo jednak no to no wiadomo, no jak każda pasja, no rozwój zajmuje coraz więcej czasu. Dokładnie. No nie, więc a tutaj i miejsca. No to widzimy, miejsca. Tak, widzimy taką maszynkę Arturia, tak. to jest Mikrofreak. Aha. Bardzo ciekawa tutaj... maszynka, bardzo kreatywna, bardzo dziwna. No tutaj jest to, trochę tych tak. sprzętów stoi tutaj u Piotrka. Zobaczymy może jak kiedyś się ustawimy ponownie, to właśnie może wtedy jakiś live act z maszynek zrobimy, bo dzisiaj koncepcja jest taka, że Piotrek zagra dla nas z płyt winylowych. I czy już tak przechodząc już do tego dub techno, bo wtedy już chyba było to techno takie, te klimaty już gdzieś tam poweszły takie bardziej... Już wtedy mnie tam dub techno wciągnął. Aha, ten klimat taki. A jak doszło do tego, że, bo powiedz mi, ty wydałeś swoje, został wydany twój numer też na właśnie na winylach, tak? Jak do tego doszło? No właśnie, to była ta historia z Piotrkiem Bejnarem. Aha, właśnie, pozdrawiam Piotrka Bejnara w takim razie serdecznie. No i... Otake Records. Tak, tak dokładnie. No i to tak było, żeśmy się dogadali. Podesłałem kilka demo. No i wyszło to tak, że płyta została wydana w takim trybie crowdfundingowym. Uruchomiona została zbiórka na Polak Potrafi, była cała moja historia opisana. No tak, i... rzeczywiście było tak. No i później w 2019 płyta wyszła. Aha, fajnie to było, nie? Fajne, bardzo fajnie. Masz ją tutaj na przykład, żeby pokazać ją? Wiesz co, mam gdzieś na półce. Aha, dobra, to potem najwyżej ją... Potem ją, tak, tutaj jesteśmy w warunkach domowych, także słychać pieska tutaj, który właśnie tutaj też w rodzinie Piotrka jest. No dobra, jedziemy, myślę, że dalej możemy tam. No i właśnie została wydana płyta. Ale Lechu, to ty nie opowiadaj tej historii, bo to nie jest twoja historia. Ty opowiadaj, dobrze wiesz, jak ją opowiedzieć. No i płyta została wydana. Zyskała bardzo pozytywny feedback i później właśnie to otworzyło mi drzwi, że tak powiem, na kluby z innych miast, bo wcześniej to głównie Płock, tutaj się lokale, tutaj się ludzie nie znali. Na to już wydanie płyty otworzyło mi furtkę do grania takiego międzymiastowego bardziej, no nie? Super. Więc wtedy akurat w 2019, kiedy płyta się ukazała, zaliczyłem Kraków, Łódź, Poznań. No właśnie, bo grałeś w Łodzi, właśnie przypomnij, gdzie to było. To było na patio Sody Stage. Aha. Sody, no nie? Klubu Sody. I to się imprezka nazywała? Secret Garden. No właśnie, też mi się ta Secret Garden gdzieś mi się kojarzy mi się to gdzieś tam właśnie z tą Sodą. Tego miejsca już w Łodzi nie ma też, jak to właśnie z tymi klubami jest, że ileś tam lat funkcjonują, Soda też długo funkcjonowała i ten cały ten teren taki właśnie tamtejszy też został tam teraz przemianowany trochę. No nic. No. Taka dygresja. Dygreska taka. Lesiowa dygreska. Tak jest. No i dalej to się potoczyło tak, że kolejne wydawnictwa, wydawałem swoją muzykę w kolejnych labelach, aż przyszedł czas, gdy na YouTubie w cudzysłowie wyhaczył mnie właściciel wytwórni Gentleman i kanału na YouTubie, no, który ma prawie 500 000 subskrypcji teraz. Aha. No i zaczęliśmy rozmawiać,
on poprosił mnie, żebym nagrał dla niego set na jego kanał. No i to było tak, że nagrałem jeden, później wydałem u niego epkę, bo też mam własną wytwórnię. No i później kolejne, że tak powiem, rzeczy się u niego pojawiały. Poznałem też gościa z Rumunii, który się nazywa Kondo, ma taki pseudonim. I razem też zrobiliśmy, w zeszłym roku wydaliśmy w Gentlemanie 7-utworowy album. Aha, o, proszę, bardzo, bardzo fajnie. Ja powiem ci, nie wiem, czy to akurat jest to, bo na relację wrzuciłem właśnie numer twój z epki jakiś, ale naprawdę był mega, mega, bardzo fajny, bardzo fajny. A to bodajże był z epki ze stycznia, którą wydałem w labelu Crossfade. Aha. I epka się nazywała Winter's Breath. Tak, tak, numer tam się nie pamiętam. Backroom chyba. Backroom, no, tak. Zarąbisty numer, taki był. Akurat nam na breakdowna wziąłem, to naprawdę zarąbiste, bardzo fajne, no. No i potem co? W sensie, może właśnie jeszcze powiedz, no, jak to się stało, że podczas Audio River też bierzesz udział i grasz? Brałeś. Ile, no tak, no brałeś właściwie. Audio River już nie ma. No właśnie, nie ma już, bo przeszło do Łodzi i to też jest ciekawe połączenie, tak. W roku, kiedy jest to przejście, my się udało nam się spotkać. Tak, no bo tak, musicie tak. też wiedzieć, że to spotkanie nie jest spontaniczne, tak. bo jest planowane od wielu lat, można by tak, powiedzieć. Tak, my żeśmy próbowali się umówić już tam gdzieś kilka razy i też ja gdzieś tam sobie to odkładałem w czasie. I był taki moment, że gadamy, mówię, dobra, spróbujmy to zaplanować. I się nie udało wcześniej, i teraz się udało, i także tu jesteśmy. Tak jest, bardzo dobrze. I my tu przyjechaliśmy, a Audio River wyjechał. Tak, tam jest dużo kontrowersji. Jak ktoś chce, wczoraj, na wczorajszej audycji żeśmy ten temat poruszali, nie będziemy dzisiaj znowu o tym rozmawiać. Temat ale jest... może powiedzmy bardziej o tym, jak w Płocku Audio River, jak było, jak ty wspominasz te lata. Tak. No to mogę powiedzieć tylko tyle, że to było wielkie wydarzenie dla naszego miasta. No bo Płock nie, obecnie i już od kilku lat nie jest, że tak powiem, stolicą młodych. Tutaj przeważnie starsi ludzie. No, młodsi wyjeżdżają za pracą do Warszawy, do innych miast. Natomiast no, tutaj większość już zostało starszych osób, więc ten Audio River przyciągał tych młodych z różnych zakątków Polski i Europy, no nie? No, żeby tutaj przyjeżdżali i więc to było... zostawali trochę, nie? Więc to była dobra rzecz. No rzeczywiście, no tutaj w tym momencie, ponieważ już było za mało miejsca na... Tak, miejsce noclegowe tutaj. Tak, były tym powodem, przeważyły to na tą organizacją. I rzeczywiście, no dlatego to zostało i to trochę rzeczywiście Płock na tym niestety stracił, nie? Że tak. Że tutaj się nie odbyło ten odbiór. No ale opowiadaj, no. Jak przez te lata było, jak to wspominasz. No tak, generalnie na Audio River sam nie byłem, bo wiadomo, no wózek, plaża, ciężko, no tak, nie? To bardzo ciężko organizacyjnie, no. Ciężko, bo wiesz, o ile po tych samych płytach, no to by z wózkiem przejechał, tylko że wejść na scenę, no to już po piasku nie da rady. Więc. Poza tym poczekaj, tam da się tak po prostu podjechać bez schodów, jest tam dojście? Tak, jest od boków, jest, wjazd tak, jest tak, tam. Tak jak my jechaliśmy. Tak, dokładnie. Jest droga wzdłuż więc po tej drodze, normalnie można przejechać wózkiem, tylko że wiesz, no. Piasek. Ale byłeś tam, widziałeś po prostu to z bliska, że tak powiem. Znaczy, no więcej przesiedziałem na tej dziennej części. Aha, no tak. Bo jak jeszcze wcześniej było robione, w tym roku już tak praktycznie, w zeszłym roku, znaczy już. W zeszłym roku. Przepraszam, chciałem przerwać. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich oglądających i piszących. Pozdrawiamy. A co greetings piszą, friends from the world. Bo na Mixcloudzie wiem, że też oglądają.
No dobrze, no mów, przepraszam, bo ja ci przerywałem znowu. No i to było tak, że wiesz, że siedziałem na tej dziennej części na rynku, na audiobarze. Właśnie, a jak się, jak doszło do tego, że i przez ile lat grałeś na audiobarze? To tak. W audiobarze? Nie na. Na audiobarze. Na audiobarze, jednak na. Dobrze. No to właśnie ten Widno, którego już wspominałem, on był odpowiedzialny za ekipę audiobaru w pewnej części. Tam sporo osób jest, że tak powiem, członkami tego kolektywu. No i dostałem zaproszenie, żeby zagrać również live act w 2017, tak, w 2017 pierwszy raz, później 2018-2019 grałem, później no to wszedł COVID, no to więc nie grałeś? Nie grałem. No tak, tak, wtedy urwało się. Tak, urwało się. Później w 2021 nie grałem, ale grałem na innej imprezie Płock Potrafi Projekt. Okay. Która była organizowana przez najstarszą ekipę w Płocku, czyli Technomaniaków. No i później w 2020 roku grałem i w zeszłym roku grałem, ale jako organika pod moim drugim aliasem. Okay. Aha, właśnie, bo jeszcze jest drugi twój alias. Tak, dokładnie. I co tam grasz? Dał tempo. Dał tempo, bardziej takie etniczne rzeczy, jakieś tam związane z kulturą, nie wiem, indyjską, jakąś tam południowoamerykańską. Biorę różne rzeczy takie, wiesz, typowe etniczne z różnych części świata, jakieś sample. Do tego dorabiam elektroniczny beat, jakiś fajny basik. I tak, żeby sobie to płynęło wolniutko w tempie tam, powiedzmy, 100 bpm. A, czyli to takie... I taksywka skąd? To taka była... Gdzieś ja ten napis organika zauważyłem. Festiwal jest taki też. Tak. Też, taki, też. Jest taki. Pod Łodzią gdzieś tam jest. Czekaj. No gdzieś zauważyłem, jeszcze pamiętam, czy na jakiejś playliście. I tak mi się podobała ta nazwa, że... No jest fajna nazwa. Że pasuje. Tak, że no pasuje. Tak, więc no sobie tak. Też na logo wziąłem mandale. No i wszystko się zgadza. I wszystko się zgadza. Tak jest, czyli też następnym razem to już mamy dwa spotkania zaplanowane. Jedna maszynki, drugie to... Organika. No, organika, tak. No, starczy na najbliższe dwa lata, na spotkania. Ja się teraz zastanawiam, kiedy właśnie, w którym roku my tutaj byliśmy i streamowaliśmy Bass River. W 2018 chyba streamowaliśmy Bass River. Musiałbym sprawdzić, ale a tak. A ty pamiętasz, który raz tak grałeś, jak my się poznaliśmy? Tak, chyba w 2018. Tak, okay. Mi się wydaje. To był Bass River wtedy organizowany, no teraz wiadomo już nie jest. Pozdrawiamy serdecznie ekipę Bass River, Grześka i resztę tam grających i wspierających. I ja, skoro jesteśmy przy pozdrowieniach, to pozdrawiamy Alicję, Piotrka, Adama, Miłonia, Zuzę, Adriana, Kamila, Maxa i Łukasza. I Annę. I Annę też. Tak jest, tak jest. No dobrze. I też pozdrawiamy Bakterię na tym, na Mixcloudzie i resztę tam osób, które ogląda. Myślę, że te osoby dopiero będą się tam przenosiły. Tak jest. No tutaj kwestia jest taka, że jeżeli zauważycie, że wam na przykład oglądacie na Facebooku i wam coś tnie, zwalnia bądź też przyspiesza, to jest to właśnie kwestia Facebooka i zapraszamy was wtedy na Mixclouda, tak jest, gdzie tak nie jest. Zwalniamy i nie przyspieszamy, tylko jedziemy równo. Nie gramy. Tak jest, tak jest. A jakie plany masz? Plany są takie na razie, żeby tworzyć dalej muzykę. No i żeby w końcu coś zagrać, bo już dawno też nie było jakiejś imprezy. No tak. Aha. Tak. To było rzeczywiście fajnie, czyli temat jest, mówisz, rozwojowy. Rozwojowy jest. No, zobaczymy, tak. Co przyniesie przyszłość. Tak jest, tak. Ale czy to znaczy, że w Płocku najwięcej jest techno u was, czy jak? I house'ów, i techno, różnych takich rzeczy, wiesz. Coś tam się dzieje. Coś się dzieje, no jest kilka kolektywów, m.in. Audiobar, Technomania, Krów, Kombinat czy i Lost in Space.
które gdzieś tam sobie organizują imprezy, no nie? No, czyli chyba jednak trochę też młodych jest. Tak, jest, przychodzą ludzie, no nie? Aha. Spoko. No to fajnie. A jak już jesteśmy przy imprezkach, no to ja bym chciał tutaj powiedzieć krótko o imprezkach, które my jako BrokerMind wspieramy, patronujemy, etc. I w tym momencie ja wtrącę się i też powiem, że gdybyście chcieli waszą imprezę, żebyśmy objęli patronatem, to zapraszamy do nas, chętnie współpracujemy i wtedy zawsze mówimy o imprezach właśnie na audycjach, tak jak Lesiu to teraz robi. Tak jest. Także 9 marca spotykamy się w Bydgoszczy na Urban Drip Presents Hardcore Love and Tantablishment Congress plus Amen After. I to będzie bibeczka, na której będą po pierwsze pokazy Scratchu robione przez Scratch Masterów, mogę tak powiedzieć chyba. Czyli to właśnie będzie ten Tantablishment Congress. Będzie też koncert formacji Lepsze Dobro i premierowa projekcja ulicznego filmu Hardcore Love. No ciekawe, bo to jest takie połączone z trzech. Czyli różne inicjatywy, części, takie. Tak, Hardcore Love, kontynuacja produkcji filmowych o bydgoskim podziemiu graffiti. Także bardzo ciekawi jesteśmy, jak to będzie wyglądało, bo myślę, że takie klimaty zawsze są fajne i one się łączą ze sobą, z tą całą subkulturą, której częścią też my wszyscy, łącznie z tobą, Piotrku, jesteśmy gdzieś tam, nie? To wszystko jest ten underground i to właśnie o to chodzi. No i też oprócz tego będzie Amen After, to się nazywa, i tutaj właśnie będziemy grać z chłopakami z winyli i nie tylko, i będzie tam DNS, ja, czyli Fikander, Hypermotion, Joe Brecker i Spiral, i to są osoby, które będą grały właśnie tam, i to będzie w klubie Mózg w Bydgoszczy 9 marca. Także takie klimaty. Miejscuwa bardzo fajna, byliśmy kilka lat temu, czy się tam zmieniło, klub czy nie. W Bydgoszczy, tak. Ale fajnie, że nadal trwa, jest i on niezmiennie od naprawdę wielu lat jest. Tak jest. Potem mamy Larystek, czyli naszą bibeczkę, którą będziemy robić w Łodzi z ziomkami z Artillery Sound System. Także będzie grubo. To 23 marca, Przestrzeni. Klub Przestrzeń, jak już część z was wie, zmienia się. Teraz pod nową egidą będzie. Najprawdopodobniej będziemy jeszcze cały czas jako Przestrzeń, a może już będzie nowa nazwa, natomiast wszystko zostaje po staremu. Miejsce jest to samo. Tak. Adres się nie zmienia. Nawet tak jeżeli nazwa się zmieni, to adres zostaje ten sam. Tak jest, natomiast przejmuje tą miejscówkę nowa ekipa, też bardzo prężna, bo jest to ekipa związana z Kubą Wandachowiczem, więc osobą, która w Łodzi jakby zajmuje się tymi tematami od lat. Profesjonalnie od wielu, wielu lat. Także nie trzeba przedstawiać się, Meczka. Pozdrawiamy serdecznie. Tak jest. Potem mamy 12 kwietnia bibeczkę Revo w P29. I potem mamy... Nie, potem mamy tą imprezę naszą również, która nie ma jeszcze wydarzenia, ale niedługo będzie miała. Tak, to jest 26 kwietnia, Broken Base. Natomiast jeszcze 20 kwietnia, czyli wcześniej. Tak, będziemy mieli też, będzie bibeczka Break 40 i to jest 40 naszego ziomeczka Talking Needle, gdzie też będę miał przyjemność zagrać razem z Breaks FX, Alienem, Rip Danger, Nefty i Tufer. To są osoby, które oczywiście sam Adam Talking Needle także będzie grał. To będzie w Habibi Shisha Club 20 kwietnia i to jest też w Łodzi. Także tutaj w tych klimatach zostajemy. I to jest wszystko, jeśli chodzi o bibeczki. Z mojej strony. Tak, z twojej strony, tak. Tak jest. Powiedz, czy chcesz kogoś pozdrowić? Pozdrawiam wszystkich oglądających, swoją rodzinę, swoich znajomych, kolegów, przyjaciół. My również pozdrawiamy serdecznie. Tak jest. Co? I chcemy jeszcze o czymś porozmawiać, czy... Myślę, że... A nie! Wiem! Powiedz nam jeszcze o jakichś swoich takich płytach, które są dla ciebie znaczące. O tak, właśnie. Mieliśmy pogadać o jakichś płytach, które gdzieś tam miały dla ciebie wpływ, może czy na twoją muzykę, czy dla ciebie są ważne w jakikolwiek sposób, to myślę, że jakieś
jeśli możesz coś powiedzieć, to... No to tak, zaczynając, jedna już leży tutaj właśnie na gramofonie. To jest stary kawałek z 83 roku. To jest takie idące Vitali disco. Taki trochę połamany beat ma, nazywa się Spacer Woman. Jest to autorstwa artysty, który ukrywa się pod pseudonimem Charlie. Idąc dalej, no, taką kolejną płytą była DJ Koz, tylko kurczę zapomniałem tytułu, Blumenach chyba. To jest bardzo też fajny, który gdzieś tam mnie utkwił w pamięci. Taki fajny, on miał motyw fajnego, zalupowanego pianinka. Okay. Aha, aha. Ale to są klimaty, były dubstepowe, czy... Nie, to są bardziej takie house'owe. House'owe bardziej. Tak, bardziej takie house'owe. Aha. A z takich dubstepowych rzeczy, no to... wszystkie w sumie płyty z labelu Etui Records, którymi właśnie zacząłem w sumie swoją kolekcję płyt dubstepowych. Później dochodziły płyty z labelu Grayscale. Artysta szczególnie tam wydawał, bo to jest label artysty Gradiu. Okay. No i tak kilku artystów również na przykład z labelu mam z, jakby to powiedzieć, kurczę, słowa mi zabrakło. To podpowiedz no nam innymi słowami, wiesz, będziemy zgadywać. Znaczy chodzi mi o to, że kolejną taką płytą było Brendan Moran. Taki jest fajny kawałek tego artysty. Czyli też taka... Takie dubtechno. Później troszeczkę tak zszedłem. Teraz z klimatami siedzę bardziej, może troszeczkę tak w bardziej deep house'owych rzeczach, deep techowych. Bo to przenikają się te gatunki. Tak, przenikają się te gatunki, no nie? No, tak, tak. To później bardzo się zajarałem wytwórnią Bondage, no i twórczością artysty Sashi Dive'a. Aha, okay. Który dość mocno wpłynął na moje... Postrzeganie selekcje deep tech muzyki i dub techno, bo to tak właśnie tak jak wspomniałeś, się przenika bardzo. No i w sumie to chyba wszystko. No dobrze. Na tym momencie. No dobrze, wydaje mi się, że przejdziemy teraz do grania, Piotrku. Także tak. Możesz się tam zainstalować. My, dobra. My tutaj się teraz zmienimy trochę oświetlenie, żeby było ciekawiej i Piotrku już w takim razie przechodzimy do grania. Yo, yo.
Thank you.
jabłoni. Jadło z nuda, jadło jabłoni. No dobrze, no dobra, no to jesteśmy po secie. Piotku, no jesteśmy robotami. Klasyczek Kraftwerka na koniec poleciał, piękna płytka. No i co, no ekstra w ogóle stream, bardzo fajnie się ogląda, ciebie słuchało. Dziękuję. I oglądało, wiem, że tam ludzie się jarali, także naprawdę fajnie. No i dziękujemy ci bardzo serdecznie za granko. No. I co jeszcze chciałem powiedzieć, że widzimy się na audycji kolejnej, już wam mówię, co kto będzie od razu za tydzień, żeby nie było, jest bardzo miło i za tydzień, a właśnie, za tydzień będzie troszeczkę tutaj zamieszanie, bo w piątek ktoś miał grać, ale będzie grał ktoś inny, także to wam nie powiem. No to tyle tak. Wiadomo. Także takie sytuacje się też zdarzają. A tutaj mamy i sobotę, widzimy się w Bydgoszczy za tydzień, także to też jest taka akcja. Tak. Dobra, to tyle chyba na ten moment, nie będziemy więcej zdradzać wam kolejnych rzeczy. Także trzymajcie się ciepło, do zobaczenia za tydzień. Jo, jo, pa, pa. Jo, pa. Pa. Pa.